Dzień dobry, wkrótce dobry wieczór, bo przecież ten dzień zaraz się skończy, a z nim skończy się ten stary rok, 2021. Wiele się wydarzyło, przynajmniej w moim życiu. Wiele osób poznałem, jestem niezmiernie wdzięczny za to, że Tour de Konstytucja przewiozła mnie przez całą Polskę i to dzięki Wam mogłem być w tylu fantastycznych miejscach, spotkać się z takimi fantastycznymi ludźmi. Chcę Wam za to bardzo podziękować. Chcę Wam podziękować za energię, za zaangażowanie, jakie włożyliście w to wszystko, co się wydarzyło. Naprawdę spowodowaliście znacznie więcej, niż Wam się może wydawać. My zaczęliśmy budować coś, zaczęliśmy pracować bardzo ciężko i nie możemy tego zaprzepaścić. Dlatego życzę Wam, a przy okazji pozwólcie, że i sobie, że w przyszłym roku, 2022, będziemy mogli realizować nasze plany, będziemy mogli rozwijać je. Nic nam się nie uda, jeżeli nie będziemy tego robili wspólnie, razem. Kiedy rozmawiałem dzisiaj z Danutą Szywarą, powiedziała mi w skrytości, że 3 dwójki dacie, to oznaczają coś dobrego. Coś, co może nam przynieść jakieś może nieoczekiwane zmiany w naszym życiu, tym obywatelskim, na korzyść. Mam nadzieję, że też i prywatnym. Słuchajcie, prośba ogromna. W tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu, w tym tyglu, który nas otacza, pamiętajcie o sobie, dbajcie o siebie, miejcie czas dla siebie, żebyśmy mieli tą odpowiednią higienę tutaj, higienę naszych umysłów, bo to wtedy nam daje gwarancję, że będziemy mogli dobrze funkcjonować, dobrze prosperować, będziemy mieć jeszcze więcej energii do tego, żeby móc w tej rzeczywistości, bardzo trudnej, ale jednak sobie radzić. Słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko. Dziękuję Wam za zaufanie, za zaangażowanie, za wszystko, co robicie. Jesteście niesamowici, jesteście niepowtarzalni i będę to powtarzał również, bo to jest prawdziwe i to nie jest na wyrost. Mam nadzieję, że poznam jeszcze wiele osób, z którymi bezpośrednio miałem okazję się spotkać gdzieś w trasie w 2022 roku. Słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z Tour de Konstytucja. Jedziemy w różnych okolicznościach. Będziemy się spotykali, będziemy rozmawiali o nas, o Polakach, o naszej przyszłości, o tym, co nas dotyczy i naszych dzieci, i naszych rodzin, i wszystkiego, co chcielibyśmy również zmienić. A my musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie każdemu to wychodzi. Jeszcze raz. Ciepło, gorąco Was pozdrawiam i życzę z głębi serca dużo zdrowia, dużo siły, dużo pozytywnej energii i pamiętajcie co? Tak jest, uśmiechamy się. Do zobaczenia.